Sławek, nie sposób Cię o to nie zapytać. Ile prawdy o polskiej piłce jest w Bad Boyu? Sporo jest, ale sporo jednak trzeba prowadzić, przyznać, że to jest jednak wideo. Także no, każdy oceni po swojemu jednak ten film. Jest mocny na pewno. Ja naprawdę go całego nie widziałem jeszcze, więc widziałem po prostu kilka scen z tego filmu. Więc sam jestem ciekawy, jak to do końca zostało wszystko zmontowane. Jak w ogóle znalazłeś się w obsadzie tej produkcji? Patryk Wega Cię gdzieś wyłapał, czy musiałeś się zgłosić na casting? Jak to wyglądało? Nie, no żaden casting od siebie, oczywiście nie. Dostałem telefon od menadżera po prostu, że jest taka opcja do rozegrania filmu, a to, że jego filmy gdzieś od dawna obserwowałem i znam DNA tych filmów, że tak powiem, i wiem, że są mocno kontrowersyjne i tak dalej, gdzieś pasowały do mojego stylu bycia, gdzie też moje życie nie było na równi pochyły, tylko właśnie wielką sinusoidą, więc zdecydowałem się na zagranie w tym filmie. Wcielasz się tutaj w jednego z najlepszych polskich piłkarzy, no i nie bez przyczyny jednak. Tak, no sceny boiskowe głównie, to chcieliśmy zagrać je tak, jak najlepiej potrafimy. Nie było to jednak łatwe, bo gdzieś tam strącony dron w międzyczasie piłką, trochę problemów, statyści też, wiadomo, amatorzy to jednak inaczej się gra niż w profesjonalnej piłce. No tu jednak korzyść jest taka, że zawsze można dograć coś, dubla, a w meczu piłkarskim tego nie ma, no tracisz bramkę, przegrywasz mecz. Nie sposób też o to nie zapytać. Gdzie jest Kamil? Dlaczego tutaj go nie ma na premierze? No obowiązki jednak. Jest teraz w Anglii, ja z Gdańska zdecydowanie bliżej do dojazdu, więc nie da rady. Gdzie jest lepsza atmosfera? Gdzie była lepsza atmosfera? Na planie filmowym czy na boisku w szatni potem po meczu? No, jak grasz w reprezentacji Polski, to jednak na boisku, no bo jednak 40 milionów Polaków obserwuje Cię, może tylko 55 tysięcy jest na żywo, ale jednak wiesz, że trafia ten przekaz do wszystkich w zasadzie i chcesz jak najlepiej wypaść. No, trzęsą Ci się na początku nogi, ale później wiesz, że ci wszyscy, którzy przyszli na stadion i są przed telewizorem, chcą Ci pomóc, no bo jednak reprezentuje swój naród. Więc fajny epizod tutaj, ale wybieram piłkę nożną. Twoim dużym przyjacielem jest Robert Lewandowski. Myślisz, że on też by się sprawdził na dużym ekranie właśnie w jakiejś roli? Kurde, nie w jednej. Na pewno oprócz piłkarskiej, na pewno w tancerza. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Bad Boy? No adrenaliny, będzie trzymał trochę w napięciu i no to, co już cechowało poprzednie trochę filmy, mocny. No, każdy sobie oceni go, aczkolwiek też sobie odpowiem na pytanie, czy polska piłka właśnie jest coś związana z tym filmem. No, ja się nigdy nie mieszałem pomiędzy sprawy zarządu kibicowskiej i tak dalej. No, grałem na boisku jak najlepiej potrafiłem i sportowo chciałem zdobyć sympatię kibiców zawsze. A jakie filmy lubi Sławek Peszko prywatnie, gdy już wiesz, masz chwilę, możesz w domu się w końcu zrelaksować, co sobie odpalasz? Muszę powiedzieć, że ostatnim czasem polskie. Dziś żona mnie trochę zaszczepiła, bo i ostatnio Zimne Wojny i Boże Ciało, ale także wróciłem ostatnio pod Mocnym Aniołem. Taki film z Robertem Mickiewiczem. Właśnie wczoraj go wieczorem oglądaliśmy i no wesoło.